etapach, jeden za drugim. I uwaga, popatrzcie na mnie. Start będzie strzał z rewolweru startowego. Będą dwie kolejne. 30 sekund do startu. 10 sekund do startu. Na miejsca. Gratulacje, słuchaj, tutaj portal bieganie.pl się kłania. Słuchaj, trenuję pływanie. A, pływanie trenujesz? Ale od jak dawna? Nie zamierzasz rzucić pływania dla biegania? Nie. No dobra, to no, pięknie. Dzięki. Siema! Bardzo potrzebny. Gratulacje. Powiedz nam, jak się nazywasz? Bartosz Gryziewski. Powiedz, ile masz lat? 11. Biegasz regularnie, czy to przypadkowo akurat tak się tu pojawiłeś? No tak, przypadkowo. Ale... Wszystko okej z tobą? Lucia, okej? A tutaj to z panem trenerem, tak? O, tutaj trenerka by musiała być, tak? A powiedz nam parę słów, jak się nazywasz? Zobacz. Julia Małosińska. Na zwywiad od razu. A trenujesz, czy tak po prostu biegasz zupełnie przypadkowo, rekreacyjnie? Rekreacyjnie. Ale czy czasami przychodzisz na jakieś zawody, czy to były twoje pierwsze zawody? Czasami przychodzę. Aha, no i... W zeszłym roku też Julia startowała tutaj w zawodach. Tak? Aha, no i jak jej poszło? Wtedy miała trzecie miejsce. Aha, a ty też biegasz? Tak, już biegłam. A biegłaś, no jak poszło? Ja pływa, proszę pana. A pływa, rozumiem. Ja też pływam. Też pływać, no proszę. Ja też pływa i... To same pływaczki, bo w pierwszym biegu wygrała też pływaczka. Tak? No. Jak miała? Bo tam wtedy się ćwiczy wytrzymało. No, widzisz? A ja witam, jest jakaś 30. Dochodzicie do mnie powoli! Marsze! Powoli, stop! Stop! Nie przypykaj się! Mateusz, masz kartkę? Mateusz, masz kartkę? Mateusz, kartkę masz? Nie, ani kroku do przodu! Trzymam kciuki!
Powiedz nam, jak się nazywasz? Szymon Martyniak. Powiedz, trenujesz czy tak po prostu? Ja trenuję piłkę nożną. A, piłkę nożną, proszę. Na jakiej pozycji grasz? Napastnik. W jakim klubie? UKS Warszawa Warszawa. A to do pana pytanie, to zawodnik, którego przywrócono, to był zawodnik jakoś z perspektywami na podium? Wygrał w tamtym roku swoją kategorię, czyli teraz bronił tytuł. No to naprawdę nie fajnie. Tak, szkoda bardzo, bo liczyliśmy, że przynajmniej pierwszej trójce będzie. Aha. To Kenka. Mamy pierwszą szóstkę, nieprawdopodobnie by było. No. Złamali nogę czy co? Nie, no, obdzierane ręce, kolana. No piąte są. Zwycięzca biegu na 1000 metrów piątych klas chłopców Bartosz Goździewski. Brawo dla Bartosza. Posuńcie się metrów do tyłu. Będzie komenda na miejsca i strzał. Na miejsca. Jeszcze raz powiem na miejsca i strzał. Na miejsca. Dawaj, 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 daw
Powiedz, jak się nazywasz? Zosia Peruszewska. A słuchaj, jak w ogóle było? Bo widziałem, że te dziewczyny doganiały, ale jakoś wytrzymałaś... No, trzeba było wytrzymać, żeby wygrać. Ale na początku po prostu tak mocno dałaś, bo widziałem, że miałaś bardzo dużą przewagę na początku, tak? No, na początku trzeba stało siły, żeby potem mieć przewagę. Aha, ale ty trenujesz gdzieś, czy tak po prostu... No, byłam na trzech zajęciach już. Słucham? Byłam na trzech zajęciach i zaczęłam trenować. Aha, mężna i stoto. Ja byłam na 12. Ja też byłam. Gdzie byłaś? Którą szkołą? Chyba nasze Getyńskie. No jak? Ja mam kiedyś duszę normalnie. Zabić to mało. Czekamy, no nie będziemy. Telefony posiadacie? No tak, ale nie przy sobie. No. Macie ode mnie 512 połączeń, to tam skasujcie, nie? Mało go nie zdepczał. Ile on się wywalił. I witamy zwycięzcę biegu na 3000 metrów. Ostatnie metry. Nie powiem finisz, bo bieg jest samotny, ale zawodnik w świetnej formie biega na metę. Daniel Juszkowiec. I zwycięzca biegu na 3000 metrów chłopców Dominik Nowak. Gratulacje, widziałam, że znowu duża była przewaga. Powiedz, tutaj rozumiem, że z trenerem Wroną trenujesz. Od jak dawna? Około 3 lat już będzie. Jest... Kiedyś piłkę nożną trenowałeś, tak? Kiedyś tak, wiadomo, tak większość osób zaczynało od piłki. No i teraz jak siebie widzisz w tym bieganiu? To jest to, co lubisz robić? Czy... No jasne, tak. Mam nadzieję, że pod okiem trenera będę dalej trenował i osiągnę coś. A teraz w tym momencie to... Jest moja pasja i chcę dążyć do tego, żeby coś osiągnąć. A powiedz, w tym momencie najlepiej... Na jakich dystansach się czujesz? Co sprawia ci największą przyjemność? Jaki typ zmęczenia? Jaka długość? Myślę, że 1500 i 3, tak jak trener mnie trenuje pod te dystanse właśnie. I na nich się najlepiej sprawdzam. No, to tutaj rozumiem, że biegasz mniej więcej właśnie na tych terenach, tak? No tak, tutaj trenuję, tak. Aha. Blisko AWF-u i... Las Bielański, a...